Hej, hej, siemanko ludziska, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Playa z Wiedźmina 2. Mieliśmy dokończyć zadanie Lilii i Żmije, ale weźmiemy sobie może to najpierw. Czyli porozmawiać z hrabią Maravellem. To też zrobimy. Cicho, nie tego. Nie odzywajcie się, panowie, bo zaraz się wścieknę. Wszyscy mnie tutaj denerwują. Z tego, co wiem, to do niego się szło ten dykt. Czyż nie, czyż tak? Tak. Oskarż Maravella. A to co? Brigida Paperbrook. Mówi ci to coś? Mówi, mówi, a nawet krzyczy. Aż mi się lędźwie rozgrzały. Łap za śliwki, łap za śliwki! Że co? Owoce, Wiedźminie, owoce. Zwłaszcza te południowe, jędrne, soczyste, z miękkim miąższem. To mi przyszło na myśl, gdy wspomniałeś o pani Brygidzie. Ta kobieta jest szalona, w dobrym sensie tego słowa. Liczyłem na konkretną odpowiedź. Mężczyzna z twoim doświadczeniem z pewnością domyśla się, o co mi chodzi. Czyli znacie się? Znamy się, znaliśmy się i pewnie dalej będziemy się znali. I nie jestem z tym sam. Chociaż ja akurat wielbię tę kobietę. Taki rodzaj ambicji jest rzadko spotykany. I u mężów, i u białogłów. Wykorzystywałeś tę znajomość? Prosiłeś ją o przysługę? Z ambitnymi trzeba ostrożnie. Z reguły to oni proszą o przysługi. Jeśli szuka się u nich pomocy, liczą na wzajemność. Baron Kimbold mocno się sparzył. A czemu o nią pytasz? W dodatku tu i teraz. Sądziłem, że Vernon Roche opowiedział ci już wszystko. Tak mniemam, sądząc po waszym zamiłowaniu do trunków. Brygida posłużyła się baronem Kimboltem? Nadal to robi, jak mniemam. W jakim celu? Nie spodziewasz się chyba, Wiedźminie, że będę odpowiadał na wszystkie pytania, jakie ci przyjdą do głowy. Z Roszem trudno się rozmawia. Co wiesz, hrabio? Niechętnie opowiadam o sekretach innych. Zaspokój moją ciekawość. Jeśli już musisz wiedzieć, to właśnie ten szubrawiec Roche posuwał swego czasu naszą drogą Brygidę, po czym podsunął ją mnie i baronowi. Z pewnym zamysłem, podejrzewam. Z pewnością będzie zainteresowany tym, co masz do powiedzenia. Proszę, proszę, jacy to jesteśmy obowiązkowi. Chciałeś się zastanowić. Co jest takie pilne, hrabio? Uprzejmość wobec innych to żadna hańba, Wiedźminie. Nie zaszkodziłoby, gdybyś od czasu do czasu jej hołdował. W każdym razie odnotowałem twoje częste ostatnio wizyty w kwaterze barona Kimbolta. Zastanawia mnie, czy jesteś w pełni świadom kalibru człowieka, któremu służysz. Co hrabia ma na myśli? Imponujący z pozoru mąż stanu, nie powiedziałbyś? Okazały strój, siwa głowa, doniosły głos. Lecz nasz poczciwy baron nie jest taki święty, na jakiego się maluje. To ostatnio często spotykana wada. Posiadam pewne informacje, które mogą cię zaciekawić. A dzielisz się nimi, hrabie, ponieważ? Pochodzimy z innych sfer. Pozornie różni jesteśmy, jak upiory i utopce. Jednak jakie by nie były nasze preferencje, kulinarne, polityczne, erotyczne, ostatecznie interesuje nas obu jedna i ta sama rzecz. Prawda. Tylko głupi by opanował. Powiedz mi, co wiesz. Przejrzałem cię od razu, Wiedźminie. I cieszy mnie, żem się nie mylił. Nie jesteś jedyną osobą, która od jakiegoś czasu odwiedza naszego poczciwego barona. To chyba nic dziwnego w tym miejscu i w tym czasie. Miewa też bardziej kłopotliwych gości. Szantażystów, mówiąc ściślej. Niczego nie rozstrzygam. Być może baron ma osobisty kłopot, a wtedy chciałbym mu pomóc. Do rzeczy, hrabio. Moi ludzie donieśli mi, gdzie owi szantażyści obozują. Kimbold nie próżnuje i wysłał za nimi swojego łowczego. Okropny typ. Wiem, o kogo chodzi. Spotkałem go w obozowisku Kimbolta. Wiesz również zatem, że jeżeli się nie pośpieszysz, niewiele zostanie z naszych szantażystów.
Wskażę ci, gdzie obozują i proszę tylko, byś sprawdził, o co chodzi. Naturalnie będziesz mógł liczyć na moją wdzięczność, choć obaj wiemy, że nie jest ona najlepszą nagrodą. Niczego nie obiecuję, hrabio, ale zastanowię się nad tym. Bywaj. Wafail. Wafail. Zaraz, czy ja miałem z nim jeszcze jakąś kwestię dialogową? Oskarż Maravella. Ale o co? Głupiec. Nie ma na to innego określenia. Sądziłeś, że puszczę cię wolno z takimi informacjami? Przykro mi, że to musiało się tak skończyć. Czyżby przewidział przyszłość? Wiedźminie! Wiedźminie! Wybacz, hrabio. Uciekła mi gdzieś myśl. Pozwól, że zapytam cię o coś innego. To było niezłe. Porozmawiaj z szantażystami. Boże. Tędy. Okej, okay, wiem, gdzie oni są. A czy wiedźmin to też czarodziej? Boże. Kto tutaj pilnuje tych drzwi? Czemu takie patałachy, ja się pytam? No nic. Dobra, lećmy do tych szantażystów. Zobaczmy, co mają nam do powiedzenia. Może przy okazji. I może byś wziął stalowy, bo to raczej ludzie. Gdzieś tutaj. O, są. Dobry. Czego tu chcesz? Widziałem cię u Kimbolta. Mogę chodzić gdzie chcę i gadać z kim chcę. Teraz jesteś tu i rozmawiasz ze mną. Interesuje mnie baron Kimbolt. Nie mam ci nic do powiedzenia. To niedobrze, bo muszę wiedzieć wszystko o interesach Kimbolta. Baron Kimbolt przesyła pozdrowienia. O ja, Hendorze. Zostaw nas samych, wiedźminie. Od kiedy to łowczy sprawuje władzę nad wiedźminami? Od kiedy wiedźmini zamiast tępić potwory, wciskają nosy w nie swoje sprawy? Czasami sprawy cuchną tak bardzo, że trudno przejść obok nich obojętnie. I tuś prawdę rzekł. Masz przed sobą pospolitych rzeźmieszków, którymi zajmę się ja. Taki fircek jak ty może nas co najwyżej po życi klepać. Ci ludzie nie mają ci nic do powiedzenia, zrozumiałeś? Ja o tym zadecyduję. Pomóż nam, wiedźminie, a nie pożałujesz. Będę chciał wiedzieć wszystko o Kimbolcie. Dosyć tego! Zabić ich! Wszystkich! Wiedźmina też. Naprawdę. Żegnaj się! Chodźcie, panowie, chodźcie. Już tutaj w głos. Ładnie wam tutaj młynkiem zrobię, zakręcę. I koniec. O, dzięki. Dzięki, wiedźminie. Bez ciebie nie dalibyśmy rady. Z pewnością. A teraz sprawdźcie, żebym nie żałował, że wam pomogłem. Tak, dowiesz się wszystkiego, co wiemy o Kimbolcie. Słucham. Ja i moi bracia przyjechaliśmy tu, żeby odebrać zapłatę za wykonanie zadania. Co robiliście? Przez 4 dni siedzieliśmy w lesie na dupie. I baron Kimbolt chce wam za to zapłacić? No, wynajął nas, byśmy sprzątnęli jeden konkretny wóz w karawanie, która miała przejeżdżać koło młynków. No, ale problem w tym, że karawana nigdy tam nie dotarła. W takim razie możecie mieć problem z otrzymaniem zapłaty. To nie nasza wina, że Kimbolt ma gówniane informacje. Przez niego straciliśmy masę czasu, a czas to pieniądz. Jak dokładnie brzmiały wasze rozkazy? Traktem przejeżdżać będzie karawana z wielmożami, 2 wozy i mała obstawa. Mieliśmy zaatakować tylko wóz niebieski. Tak, żeby nikt żywy z niego nie wyszedł. Kto miał jechać tym wozem? 2 szczeniaków i opiekunka. Więcej nam nie powiedział. Przekażesz to wszystko Natalisowi. Mam się przyznać? Poćwiartują mnie.
Niczego nie zrobiłeś, przyjąłeś zlecenie, tylko tyle. Nie mogą ci udowodnić, że naprawdę chciały się wykonać. Poza tym, jeśli tego nie zrobisz, Kimbolt wygra. Wywinie się od odpowiedzialności, ale to nie znaczy, że na tym się skończy. Baron ma dość złota, by ścigać cię do końca życia. Niedoczekanie. Jeszcze zobaczę, jak drą pasy z tego skurwysyna. Zgoda. Opowiem wszystko Natalisowi. Ja też mogę. Ja też chcę. Mapa nowy poziom. Powodzeniem zakończone, ale dostałem coś. Dokument zawiera mapkę z naniesioną trasą przejazdu i tak dalej, i tak dalej. Okej. Jaki quest teraz? Do Natalisa. No to chyba już wiemy wystarczająco. Wystarczająco dużo. Co do talentu, który dostaliśmy. Tak. Natalis pewnie będzie bardzo zachwycony tymi informacjami, które w tym momencie posiadam. Żeby do niego dojść, znowu będę musiał przechodzić przez te wszystkie kwatery. Boże. No zaraz, to nie było tu, to było tu. To powinien być jakieś teleporty czy coś. Co prawda to by było dziwnie wyglądało w Wiedźminie, ale. Mam nadzieję, że do tego Kimbolta nie doszły informacje, bo będę przechodził przez jego obóz. Lo, nikt mnie nie widzi, nikt ode mnie nic nie chce. I dobrze. A tymczasem do Natalisa tędy. O, jest, dobra. To ty? No ja i co? Może i Roż ci ufa, ale dla mnie wciąż jesteś podejrzany. Czego chcesz? O, parę innych jeszcze tych kwestii, zanim dojdziemy do sedna. Przedstawiciele Rady Regencyjnej przybyli razem z tobą? Tylko Baron Kimbolt i hrabia Maravel. Pozostałych pięciu jest wciąż w Wyzimie. I wszyscy, poza Baronem Orvalem, zastanawiają się, jak podważyć prawa Anais do tronu. A Kimbolt i Maravel, jakie zajęli stanowisko? Jak zwykle odmienne od siebie. Według barona pochodzenie Anais uniemożliwia jej zasiadanie na tronie Temerii. Ale powszechnie wiadomo, że po prostu wolałby widzieć tam siebie. Natomiast Maravel jeszcze w Wyzimie oświadczył przy reszcie rady, że dzieci Foltesta mają jego pełne poparcie. O, miło. Jedno jest pewne. Słowa nic nie kosztują. Jeśli Anais się odnajdzie, obaj mogą zmienić zdanie. Widzę, że brakuje przedstawicieli kilku państw. Najważniejsi są. Magowie myśleli o zwołaniu wszystkich, ale szkoda czasu. A Edirn też jest wielkim państwem. Rozdartym konfliktami i rebelią. Nie wiadomo, kto tam rządzi. Dlatego nikt nie traktuje ich poważnie. To pewnie punkt widzenia Kedwen. Założę się, że Edirnczycy mają inne zdanie. Czarodzieje będą chcieli uzyskać jak najwięcej. Królowie nie lubią, gdy ktoś im dyktuje warunki. Wyjdzie z tego niezła awantura. Nie będzie żadnej awantury. Magowie są zdani na łaskę Królestw Północy. Amfiteatr zabezpieczono tarczą antymagiczną, podobną do tej Stanet. Czasy bezkarności czarodziejów minęły. Pora wskazać im ich miejsce. Wśród Temerczyków jest zdrajca. Uważaj, Wiedźminie. Jeśli zamierzasz rzucać takie oskarżenia, lepiej, żebyś miał dowody. Chodzi o Busiego i Anais. Mów. Oskarż Maravela i Kimbolta. To Baron Kimbolt porwał Anais. Masz na to jakieś dowody? Wynajął zbirów, którzy mieli zamordować oboje dzieci. W takim razie dlaczego tylko Busi zginął? Ponieważ karawana zmieniła trasę. Na nowym szlaku czekała druga grupa. Możliwe, że postanowili wziąć Anais jako zakładnika. A co potwierdzi twoje słowa? Jeden z tych rembajów jest gotów złożyć zeznanie. Rozumiem. Zobaczmy, co ma do powiedzenia. Teraz rozumiesz, hrabio, jak przedstawia się sytuacja. I dlaczego proszę o wsparcie twych żołnierzy i pomoc w aresztowaniu barona.
Baron Kimbold dzieciobójcą. Bogowie, miejcie nas w opiece. Mogę na pana liczyć, hrabio? Na myśl o wystąpieniu przeciwko wysoko urodzonemu rodakowi zdejmuje mnie trwoga. Lecz zbrodnia tak okropna nie może pozostać bez kary. Jestem do twojej dyspozycji, Janie Natalis. Jest, wreszcie. Co prawda nie daję mu popysku. Ale zawsze dobre to niż nic. Odbierz nagrodę od Maravella. I tak, o, Annasza do Kajfasza. Jest. Dostał gnój za swoje. Wiedziałem, nie lubiłem go od samego początku. Nawet to widzieliście. I nie ma go tutaj. Nie ma go tutaj. Frajer. Dobre, jesteśmy detektyw, nie? Talar by był, albo Raymond by był z nas zadowolony. Zapewne ucieszył cię, hrabio, widok barona Kimbolta w kajdanach. To triumf, Wiedźminie. Temerii, rzecz jasna. Ale co najważniejsze, prawdy. Rad jestem, że postanowiłeś sprawę przeprowadzić do końca. Temeria jest twoim dłużnikiem. No właśnie. A czy byłbyś gotów spłacić ten dług? Nie wydaje ci się, Wiedźminie, że pieniądz byłby dosyć ordynarnym ukoronowaniem twojego osiągnięcia? A co, dasz mi tytuł? Widzisz, hrabio, inną możliwość? W zasadzie nie za bardzo. Weź to, Wiedźminie. Ufam, że uznasz sowitość tej kwoty i przeznaczysz ją na cel godny. Postaram się, hrabio. Gdzie to jest Zamtus? Niech ci się powodzi, Wiedźminie. Coś dostaliśmy. Nie wiem konkretnie co, ale coś. I 500 punktów doświadczenia. Zobaczmy do inwentory. No, trochę chyba hajsu dostaliśmy. Tymczasem, Borem Lasem... W imię Temerii. I teraz tak, mamy dwie opcje. Albo Shillard, albo Vernon. Zaraz. Vernon Roche, Shillard. Tylko jak ja mam tam dojść tutaj? Tu. Okej. Nie wiem. Bo to jest tak. Teraz możemy albo pomóc Roszowi odbić dzieci Foltesta, albo iść uratować Triss. Jestem rozdarty wewnętrznie. I to naprawdę. Jestem rozdarty wewnętrznie. I albo możemy Roszowi pomóc, albo Triss. Ja wybieram. Przepraszam, ale no. Jak zwykle. Serce nie sługa. Idę ratować Triss, okej? Okej. Tak jest, panie. Jeśli mysz się prześlizgnie, zapłacicie za... Mogę tu przejść? To ja widzę. Wiedźmin. Witaj. Nasze drogi często się krzyżują. Zbyt często. Czego tu szukasz? Triss Merigold. Czarodziejka w Nilfgaardzkim obozie? Fistech wypalił ci rozum. Opuść to, synku. Masz tupet, Geralt. Idziemy. No, idziemy. Jeden fałszywy ruch i wasz ambasador już nigdy nie ujrzy słońca Nilfgaardu. Moi ludzie nie wypuszczą cię stąd żywego. Chyba, że ich o to poprosisz, pośle. A wierzę, że poprosisz. Renuald Ebb Madsen otrzymał rozkazy od samego cesarza. Prędzej umrze, niż wyda ci Merigold. Trudno, niech umie... Z drogi wszyscy, albo starzec zginie! Ani kroku! Nie żartuję. Wiem doskonale. Nie wahaj się. Zabij go, bo my się stąd nie ruszymy. Renuald! Ten, kto przyniesie mi głowę Wiedźmina, dostanie order zasługi. Ale ambasador Fitz-Esterlen. Wasza ekscelencjo. Rozkazy ze stolicy. No nie. No to teraz was wszystkich pozabiję. O, to mi się podoba. Na co czekacie? Brać go! Kurde, czarni. Oni zawsze mącili. Skubańcy. Już wiem, dlaczego wszyscy ich tak nie lubią. Niech żyje cesarz! Tak. Cesarz.
Kiedyś umiałem odbijać strzały, ale to było w pierwszej części. Nie atakować mnie tutaj. Jak ładnie to się rozprzestrzenia. I teraz robimy tak. O, jak ładnie. Teraz przewrót. Chciałbyś? I rachu ciachu brachu. Boże, jak przyjemnie mordować mordować ich. Coś tutaj wziąłem. Coś, co było, jest chyba jakimś listem. Do rąk własnych i rycerskiej mości cesarza Nilfgaardu. Po wizycie u Foltesta, zgodnie z planem, odwiedzam Henselta i przedkładam mu ofertę waszej cesarskiej mości. I tak dalej, ale ten pan, który to napisał, już nie żyje. I nie będą żyć. Brama zamknięta. Reszta. Musi być inna droga. O, a przy okazji, czy coś tutaj jest? Oreny, o Jezu. Tak słabo. Słabo im się tu wiedzie w ich obozie nilfgaardzkim. O, co to za ciekawy miecz. I tak mam lepszy. Dobra, pewnie teraz ci będą do nas z góry walić, co? A jednak nie, musimy być chyba na tym samym poziomie. Ale mam dla was, panowie, brzydką nowinę. Mianowicie, nie będziemy nigdy na tym samym poziomie. No i po strachu. Schodź niżej, Geralt. Zeskocz. Hop. Halo? Niech żyje Cesarz! Ładnie. Tutaj też mamy zeskoczyć? Czy dalej iść? Tu chyba raczej zeskakiwać nie będziemy. Tutaj też nie. O. Stan gry został zapisany. Sam z siebie, więc powinno tutaj być coś, co może nas pokonać. Naprawdę myślałeś, że możesz tu sobie po prostu wejść? No. Dajcie cesarzowi powód do dumy! Zabić go! Zapraszam. Niech żyje cesarz! Zapraszam, panowie. Do tańca i do wszystkiego innego. Nie po plerach. Tak się bawić nie będziemy. Pyk. A wiecie co? Jak ja bym sobie zmienił broń na tą taką, która daje krwawienie i podpalenie. Szeregi cesarskiej, ale może to i tak. Są niezliczone. No, dawaj dalej. Dawaj dalej tych swoich ziomusiów. Wiem, że mam wykończenie drużynowe, ale może z tego skorzystam, jak jakiś inny przyjemniaczek będzie chciał do nas tutaj zaskoczyć. Ładnie. Boże, ten młynek jest tak miażdżący. Uparte z ciebie zwierzę, Nordling. A sam ty nie przyjdziesz do mnie? Boże, ja tak liczyłem na spotkanie z tobą. Ojej. I hopsasa. Boże, z tą zbroją, z tym mieczem, to jest po prostu takie przyjemne walka z nimi. Jeszcze jakby ulepszyć całkowicie drzewko z szermierką. To by było coś. No i popadali wszyscy. Przykro mi. Pyk. Nilfgaardzkie wyśmienite buty. Zobaczmy, cóż to takiego jest. Słabe. Nilfgaardzki miecz, nic ciekawego.
Srebrny pierścień. Proszę, jak się noszą. Srebrne pierścienie. Gratuluję, Wiedźminie. To byli moi najlepsi ludzie. No to słabych masz tych ludzi. Jeżeli nie chcesz skończyć tak jak oni, uwolnij Triss. Zadziwiasz mnie. Jak można narażać życie dla wiedźmy? Powiedzmy, że jest mi bliska. Tak myślałem. Kochasz ją. Inaczej byś się tak nie narażał. Ale nie wiesz o niej wszystkiego. I teraz będziesz chciał mi mówić, że zła. Twoje przyjaciółka i pozostałe wiedźmy spiskowały przeciwko waszym władcom. Skąd wiesz? Z najlepszego źródła. Od niej samej. Czym ją przekonaliście do przyznania się? Pokazaliśmy jej zeznania innych członkiń loży. Nie przekonałeś mnie. W tej chwili nie ma to już znaczenia. Dzięki naszej pogawędce moi ludzie ściągnęli posiłki. Może wreszcie zaczną walczyć jak mężczyźni. Czas, żebyś poznał prawdziwą siłę cesarstwa. Dobra, dawaj, dawaj. Okrążyć go! Wow, 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 wow. Dobra, kto tutaj do mnie strzela z daleka? Ten żydal. Tutaj z kolei mamy brzydkiego. O, o, ty jeszcze do mnie strzelasz. Ty jesteś brzydki, ty też jesteś brzydki. Tutaj sobie zrobimy Arda, ty jeszcze do mnie strzelasz. O Boże, jak ty jest, jak ty zablokowałeś ten cios? Boże, głupi czarodziej. Wali w swoich. Nawet nie ma co używać tego kończącego ciosu pod ścikiem. No tak troszeczkę. Tarczownicy! Naprzód! Tarczownicy! Nie, no do roja muszę iść, kurde, z jakimś tym. Z jakąś skargą, że oni mnie tu chcą atakować. Panowie. Tarczownicy, tak? Tyk. O, jak ładnie poszło. Bum, bum, bum. I cyk, cyk. I przebij go, kurde, czemu go nie przebiłeś? Dobra, i teraz został mi taki brzydal. Mianowicie ten. No, już może nie został. Czarodziej, a nie umie się obronić przed takim czymś. Teraz powiedz mi, kochany, czy ty jesteś taki twardy, czy tylko takiego udajesz? Chodź. Standardowa taktyka. No, chciałbyś. Bam, 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 bam. Boże, jaki ty jesteś miękki. He. Dobra. Co ty miałeś przy sobie, kolego? List, pancerz i trochę śmieci. Tutaj zginął ten... Gdzie był ten... czarodziej? Nie ma go tutaj. Dobra, zobaczmy, co za zbroję masz. 24, 30, 55... Jest słabo. Do rąk własnych. Zgadzam się z wnioskami przedstawionymi w raportach. Zawiedź mnie i nie wolno dopuścić, że jego nieudolność pokrzyżowała moje plany. Udzielam zgodę na dowolne rozwiązanie jego problemu. O, no rzeczywiście, to wykonał rozkazy. To wykonał rozkazy. A tymczasem... Mamy tu parę innych rzeczy. List kolejny. Schemat na wyśmienite nilfgaardzkie rękawice. Ale ja chyba takie mam. To już chyba jest drugi schemat. Dobra, tutaj już nic ciekawego nie znajdziemy. Z kolei tutaj jest jakaś skrzynia, która ma w sobie oreny. Tutaj nic. Tutaj... Aha, dobra. Tam był przecież piwnica. Pewnie Triss trzymają w piwnicy. A to gnoje. Już do ciebie idę.
Jest. Jest! No nareszcie. Kochana, nic ci nie jest? Geralt? Nie spodziewałaś się mnie. W Nilfgaardzkim lochu można się spodziewać jedynie odwiedzin kata. Torturowali cię? Próbowali różnych sposobów, ale niczego im nie powiedziałam. Kiedy wyruszaliśmy z Vernonem z Flotsam, nie sądziłem, że tak prędko się spotkamy. Wiem, ile cię to kosztowało. Nigdy tego nie zapomnę, słyszysz? Nigdy. Dla przyjaciół mogę wyrżnąć pół Nilfgaardu. Wiem, że należysz do Loży, Triss. Skąd wiesz o Loży? A jakie to ma znaczenie? Loża stoi za zabójstwem Demavenda. Geralt, ja... Ciii. Ufam ci. Należę do Loży, to prawda. Podobnie jak 11 innych czarodziejek, ale jeżeli myślisz, że jestem odpowiedzialna za jej działania, to się grubo mylisz. Loża czarodziejek to teatr dwóch aktorów. Sheila i Filipa dawno ją zdominowały. Do tego stopnia, że nie wiedziałaś o planowanym morderstwie? Do tego stopnia, że przestałam być zapraszana na spotkania. Dlaczego? Straciły do mnie zaufanie. Bo się z nimi nie zgadzałaś? 12 kobiet bardzo rzadko się ze sobą zgadza. Problem polegał na tym, że... Na czym? Że byłam blisko ciebie. Jeżeli Sheila boi się kogokolwiek, to tylko Geralta z Rivii. Ha! I dobrze. Loża chciała mnie przekonać, że nasza bliskość jest im na rękę. Manipulowały mną. Przeze mnie podawały ci starannie wybrane informacje. Naginały fakty w zależności od potrzeb. Nadal jesteśmy sobie bliscy. I nadal mogą to robić. Nie obrażaj mnie. Uspokój się, Triss. Co prawda Renuald Ebb Madsen twierdził coś zupełnie innego. Ale jeśli mam wybierać między twoim słowem, a słowem jakiegoś nilfgaardzkiego szubrawca, wybieram twoje. A teraz powiedz mi wszystko, co wiesz. Muszę wreszcie poznać prawdę. Po masakrze na Tanet długi czas nie było żadnego czarodziejskiego gremium. Działałyśmy w rozproszeniu. Filippa postanowiła założyć nową organizację. Tym razem tajną. Kiedy zostałam zaprzysiężona, nawet przez myśl mi nie przeszło, że już wkrótce plany Loży pozostaną utajnione nawet dla jej członkiń. Jak wiesz, Filippa uznaje tylko wielkie przedsięwzięcia. Przedstawiła projekt utworzenia silnego państwa, które byłoby kontrolowane przez czarodziejki. Nie dziwię się, że królowie występują przeciwko czarodziejkom. Nikt nie lubi spiskowców. Filippie i Sheili nigdy nie brakowało zapału ani pomysłowości. Żeby kierować mocnym państwem, należało je najpierw stworzyć. Znaleźć bogatą krainę. Odpowiedni układ polityczny. I kandydata na władcę, którym można manipulować. Sheila wybrała Dolinę Pontaru, Demavenda i Stenisa. Demavent nienawidził czarodziejów. Nie mniej niż Henselt czy Radovid. Sheila z Filippą uznały, że Demavent to najsłabszy władca. Jego syn Stenis jest chwiejny jak chorągiew na wietrze. Kto kontroluje Dolinę Pontaru, kontroluje północ. Nie zapominaj, że to w Edirn pojawiła się buntowniczka z ludu głosząca ideę nowego państwa. Na jednej z narad zapytałam wprost, jak wyobrażają sobie obalenie Demavenda. I to była ostatnia narada, na którą zostałam zaproszona. Po śmierci Demavenda nabrałam podejrzeń, ale nie miałam żadnych dowodów. Filippa mnie zbywała. Gdy wybrałeś się na spotkanie z Jorvetem, a Sheila zajmowała się truchłem Cairana, zeskanowałam fragmenty jej megaskopu. Dowiedziałam się wtedy, że Sheila kontaktuje się z Leto. Wow! Gdybym wiedział, wszystko mogłoby potoczyć się inaczej. Leto musiał mnie śledzić, kiedy weszłam do kwatery Sheili. Potem zmusił mnie do teleportacji w okolice Vergen. Rozmawiałeś z nim? Nie był agresywny. Już w Vergen powiedział mi, że to Sheila zleciła im zabójstwo Demavenda. Im, to znaczy wiedźminom ze Szkoły Żmii. Wspólnie z Sheilą przygotowali zamach. Dlaczego ci o tym powiedział? A czy to ważne? Nie lubię, gdy spiskowcy nagle stają się szczerzy. Przestań, Geralt! W czasie teleportacji do Edirn doszło do zakłóceń w komunikacji. Mocno się poobijałam. Wiedziałam, że w pobliżu jest Filippa. Postanowiłam pójść do niej i zagrać w otwarte karty. Może Leto chciał właśnie tego? W domu zastałam tylko jakąś kobietę. Myślałam, że to służąca albo kochanka Filippy. Kochanka? Zanim zdążyłam otworzyć usta, zostałam obezwładniona czarami. Nie spodziewałam się ataku.
Nie umiem opisać bólu odczuwanego w czasie kompresowania ciała. Jakby łamali ci wszystkie kości. Jeszcze gorzej jest przy powrocie do normalnej postaci. Filippa nie wiedziała, że jej kochanka jest szpiegiem Nilfgaardu. Zostałam przeniesiona aż do Lochmuin. Odczarowała mnie Asire, zanim ją zamordowali. Shilard mnie przesłuchiwał, ale niczego się nie dowiedział. Gdyby nie ty, poćwiartowaliby mnie. Dopiero w lochu połączyłam wszystkie elementy układanki. Teraz wiesz już wszystko. Zabij Chile. Saskia znała plany Loży? Nawet nie wiedziała o jej istnieniu. Uwierzyła w bajkę Filippy, że czarodziejki bezinteresownie wesprą niepodległe państwo w Dolinie Pontaru. Saskia miała poparcie ludu. A Filippa miała poparcie Saski. Kto w takim razie zlecił zabójstwo Foltesta? Nie mam pojęcia. Być może po udanym zamachu na Demavenda Sheila z Filippą postanowiły pójść o krok dalej. To byłoby głupie. Zabójstwo Demavenda otworzyło furtkę do panowania nad Doliną Pontaru. Po roku ludzie zapomnieliby o królobójstwie, a Loża mogłaby dalej wcielać w życie swój plan. Przecież zlecając zamordowanie Foltesta, musiały wiedzieć, że ludzie tacy jak Roż nie spoczną, dopóki nie wyjaśnią całej sprawy. Jedno jest pewne. Foltesta zabił Leto, a Sheila z nim współpracowała. Zabić Sheila i Sheila. Dowiedziałaś się, co Sheila robiła we Flotsam? Przecież nie przybyła tam tylko po to, żeby zarobić parę orenów za zabicie potwora. Oczywiście, że nie. To miało jakiś związek z Leto i z Coyatel. Czego chciała od Jorveta? Wiewiórki to as atutowy Saski. Podejrzewam, że Sheila chciała wiedzieć, co zrobią w obliczu wojny z Henseltem. Na razie musi mi to wystarczyć. Więcej dowiemy się na obradach. Zamierzasz na nie pójść? Straciłeś pamięć, więc nie wiesz, jak wyglądał świat przed masakrą na Tanet. Wiem. To znaczy, że... O mojej przeszłości porozmawiamy później. Dobrze. Gdyby istniała Rada i Kapituła, nigdy nie doszłoby do królobójstw. Nie byłoby tak częstych pogromów. Pojawiła się możliwość reaktywacji tych instytucji. Nie można zaprzepaścić takiej okazji. Unormowanie relacji między władzą i magami to jedyna szansa na pokój. I koniec Loży. Loża i tak jest już skończona. Jeżeli królowie dowiedzą się, że stała za morderstwami, zacznie się polowanie na czarownicę. Możemy temu zapobiec. Jestem za ukaraniem winnych, dlatego pójdę tam i wyznam wszystko, co wiem na temat działalności Filippy Eilhart i Shili de Tancarville. Zatem chodźmy, ale to może w kolejnym odcinku, bo ten już się strasznie przedłużył, ale Triss nam wyznała wszystko, bardzo długo nam to wyznawała. Dlatego kończymy. Dzięki za wasz czas. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!